Nazywam się Jarek Kuściński, jesteśmy w restauracji Musfera, czyli restauracji szefa Jarka od 18 lat. To nie jest całkiem naturalne, że kucharz ma swoją restaurację od tylu lat. Ale restauracja jest mniejszym problemem. Problemem jest polska wołowina, której ciągle jemy za mało. Paradoks jakiś, że wołowina, hodujemy krowy i tak dalej, a jemy tą wołowinę tak jak jemy. Pewnie więcej pangier, ktoś to zmierzył, czyli najbardziej podłej ryby, niż dobrego mięsa, które jest naprawdę zbawienne dla naszych organizmów. Więc polska wołowina. Przygotujemy dzisiaj danie, które jest niezwykle proste. Kojarzy się je z kuchnią orientalną bardzo, w większości z kuchnią japońską, bo będzie to sashimi. Sashimi z polędwicy wołowej, choć może to być z dobrej również wołowiny pod tytułem zrazowa górna. Spokojnie też wychodzi. Żadna ligawa, choć niektórzy twierdzą, że się uda. Po co ma się udawać, jak może być po prostu dobre. Polędwica i zrazowa górna jest idealna od takich rzeczy. Mięso. To już jest wstępnie tylko sirowane na patelni, ale w środku jest surowe. Sirowane znaczy, że z zewnątrz zostało tylko ostrego kopa ognia. Temperatura podawania takiego mięsa, podobnie jak przy sushi, to jest temperatura pokojowa, taka powinna być. Mimo to opale. Przyprawione było to właściwie zamarynowane. Kardamon, anyż, cynamon, pieprz czarny. Czasem dobrze jest podać odrobinę pieprzu syczuańskiego, choć tu właściwie zostawiam to Wam. Część składników z curry po prostu jest idealna do zmiksowania albo ubicia w moździerzu i lekkiego opruszenia. Wtedy takie mięso plus teriyaki, czyli sos sojowy połączony z karmelem, no niestety, ale ta słodycz jest przecudowna, daje niesamowity efekt. Oczywiście w moim przypadku jest to jeszcze sos ostrygowy i sos rybny. Wtedy ten teriyaki jest naprawdę wyraźny. Lekko opalę też po to, żeby odświeżyć smak. Zapach jest też ciekawy, bo karmel się jednak przypala i ta karmelizacja ma miejsce naprawdę. Mam paluszki wyparzone, więc raczej mi się nic nie stanie. Ale nie polecam tego robić w domu. Leciutko opalony. Dobra. No i teraz jak podać takie składniki? No? Kwestia wyobraźni. Co ja tu mam? Ktoś powie o shinko, jakkolwiek to nazwiemy. Glony wakame. Może tu być makaron ryżowy, delikatny, ale podstawą są glony wakame, papryka marynowana czasami, marchewka, tak jak tu, sezam, olej sezamowy, ale ten dobry, taki, który coś daje, i świeży ogórek. To wszystko sobie leży razem z octem ryżowym, tym olejem wspomnianym i odrobiną znowuż karmelu lub słodyczy z imbiru na przykład marynowanego, który też tu dodaje, drobno go siekam. I ta woda z marynowanego imbiru plus odrobina octu, bo jednak ten imbir marynowany mocno nie ma tej energii, daje niesamowity smak później samej sałatki. I sałatka może zawierać jeszcze grzyby, mun, właściwie wszystko, co chcecie dodać. Ona jest wasza. Może być prosta, tylko z ogórków, bez żadnego wakame, odrobina sezamu, też będzie pyszna. Bo tematem jest mięso. Dodatki dekoracyjne to oczywiście szaleństwa kucharzy. Kucharze się lubią popisywać, więc moja załoga przygotowała mi to, co zwykle. Tu mamy grzybki orientalne, które wystarczy sparzyć w gorącej wodzie i one będą po kilku minutach już dobre. Tu mamy ekspandowaną tapiokę. Tapiokę kupujecie w sklepach, da się to zrobić na chipsy, a to jest fajne sorgo. Wygląda jak popcorn, to jest dobra szkoła latania. Miniaturowy popcorn, ale sorgo. Sorgo w sklepach da się kupić. No i kawior smakowy, no to normalna rzecz, ten jest akurat pomarańczowy. Ale z uwagi na sezon i na to, że uwielbiam łączyć owoce z innymi smakami, będzie tutaj brzoskwinia. Brzoskawka niekoniecznie, choć też byłaby dobra. Dodam odrobinę, dosłownie odrobinę tej brzoskwini. To właściwie już jest za duża odrobina, ale połączę ją z sałatką. Można drobną kostkę, można drobne plasterki. To po prostu trafi do sałatki, po to, żeby ją podbić trochę sezonowo. No, zabawa polega na tym, żeby ciągle dodawać sezam. Podejrzewam, że gdybyśmy zrobili tu w tej sałatce zielone szparagi surowe, dodane do tego smaku i zielone posiekane drobno, też byłyby smaczne i zagrałyby doskonale. Wiem, że ja teraz opowiadam głupoty dla niektórych, ale to głupoty nie są. To naprawdę działa. Dobrze. Mięsiwo jest opalone. Przygotujemy jedno z dań. Cała sztuka polega później na cienkim wykrojeniu. Proszę, mięso jest naprawdę tylko lekko opieczone, obsirowane z każdej strony na bardzo ostrym ogniu. Właśnie w tymże karmelu, dzięki temu i smak, i aromat zostaje niezwykły. Kroimy w plasterki, nie za cienkie.
Danie wybitnie delikatne. Oczywiście możemy je sobie przymrozić, żeby lepiej kroić, ale wtedy trzeba je takie przymrożone, rozłożone na plasterki, położyć na talerzu i musi troszkę poczekać, no bo jeść tak zimne jest trochę mało fajnie. A że jest to polędwica, problemu z grubością mięsa nie mamy, wszak steki kroimy znacznie grubsze kawały i je wcinamy. Mięso sirowane, polędwica sirowana to domena Francuzów. Ktoś nie wie, to niech zda sobie z tego sprawę, że Francuzi, nie mówię wszyscy, ale uwielbiają sirowaną polędwicę wołową. Więc chyba wiedzą, co dobre. Przy czym Azja też. Dobra. Plastereczki polędwicy. Ułożę je tutaj, zaraz Wam powiem dlaczego w taki kształt, bo możemy je wzdłuż i w każdy inny kształt ułożyć, ale ja mam jeszcze pewien numer w zanadrzu, który muszę Wam pokazać. Nie będzie łatwo zrobić go w domu, ale nie jest niewykonalny. Dobrze. I teraz kółeczko złożone. Zabawa w przekładanie kółeczka na talerzyk. I znów. Sosami możemy oczywiście mięso marynować wcześniej. Możemy ubierać talerz, przedtem smarować między innymi właśnie wspomnianym teriyaki, który zawiera w sobie trochę karmelu, trochę sosu sojowego, ostrygowego i rybnego. On wtedy naprawdę w cudzysłowie śmierdzi, ale buduje smak niezwykle. Więc zrobimy to, co było kiedyś modne. Chlapiemy talerz, za przeproszeniem, jak leci. Temu talerzowi to kompletnie nie przeszkadza. Podamy to trochę w defragmentowane danie. Kawałeczki tego będą wszędzie, sos będzie wszędzie, ale nie w każdym miejscu, to dość istotne. Mięsko rozłożymy odrobinkę. Środek włożymy wspomnianej sałatki, niech będzie, że to tak zwane oshinko. Chociaż pewnie ktoś jest od sushi gość, to powie, co on opowiada, jakie to oshinko. Nie jestem kucharzem, ani sushi masterem, to jest moje oshinko. Tak jak czasem mówię, że kucharze robią inne torty, kucharze robią inne sushi, inne sashimi. Zwykła, prosta sałatka. Pamiętajmy, że to jest przekąska, która jest tylko dzień dobry do korzystania później z dóbr restauracji, jakiejkolwiek będziecie. W związku z tym ta sałatka akurat powinna być rześka, lekka i całkiem niebogata. Nie będę bawił się tutaj w zbyt wiele dodatków. Sama w sobie jest treściwa i bogata, więc więcej nie ma potrzeby podawać. Nie bawię się również w pensetę. Kto mnie zna, to wie, że penseta jest fajna, ale ja nie lubię się w takie rzeczy bawić. Jestem kucharzem sensorycznym. Grzybki. Są? Wasabi. Mają wasabi. Gdzieś tam miejscami. Nie musi go być dużo. On ma tylko zaistnieć. Ponieważ będzie tylko przyprawą, po to, żeby czasem umyślać sobie w tym sosie i w mayo wasabi, lub pominąć mayo wasabi i wołowinkę sobie popróbować. Ekspandowane sorgo z farbą z kałamarnicy. Sorgo. Co ja mówię? Tapioka. Sorgo tu. To wszystko nie musi mieć miejsca. Możecie zamiast tych wszystkich śmiesznych dodatków zrobić jedną rzecz. Zrobić zesty z limonki, czyli z tej zielonej części limonki po prostu je tam wrzucić, lub kilka segmentów z wnętrza pomarańczy, które też zagrają doskonale i też zrobią naprawdę kawał fajnej roboty. Kawior z pomarańczy dosłownie w ilościach śladowych. No, przekąska iście bogata, prosta i lepiej nie trzeba. To jest proste jedzenie i to jest dowód na to, że wołowina, skoro może być jedzona jako karpacie, skoro może być jedzona w najróżniejsze sposoby, to właśnie w wersji sashimi sprawdza się, przećwiczyłem to również na innych kontynentach, to istotne. W związku z tym myślę, że powinno Wam to smakować i danie, prościej się już nie da, powinno być przygotowane w każdym domu jak trzeba. Teraz ciąg dalszy, nie zakończyliśmy. Mamy coś takiego, klosz. Nie hansz klosz, tylko klosz. I obwędzimy tanko. To wędzenie nie jest niezbędne w warunkach domowych, jeżeli nie macie wędzarki, bo zakładam, że możecie nie mieć, bo któż w domu ma taką wędzarkę, jakiej nie potrzebuje na co dzień. Co możemy zrobić?
możemy włożyć ten kawałek mięsa przed podwędzeniem do garnuszka, jakiegoś garnuszka, przypalić wiórki, tak jak tu mam, wiórki drewniane, które kupuje się w sklepach, które sprzedają część to rzeczy do wędzenia, one są już dostępne. Szaleńcy jak ja kupują na internecie w większych ilościach i wtedy jak najbardziej te wiórki przypalone nawet na 3-4 warstwach folii aluminiowej w garnuszku po prostu obok tego mięsa, zapalamy je, zaczynają się żarzyć, nakrywamy pokrywką lub zaklejamy folią, natychmiast to gaśnie siłą rzeczy, dym wypełnia naczynie, 2-3 minuty, cześć, mamy podwędzony, mamy aromat dymu, ważne wiórki, a nie drewno z patyka jakiegoś na dworzu, a jeżeli z patyka drzewa owocowego na przykład, to skrobana kora, bo kora no raczej nie sprzyja wędzeniu, tylko smrodowi. Odpalimy więc wędzarkę. I modląc się, żeby czujki w budynku nie pokazały swojej mocy, odwędzimy. Ciach pod klosz, dym. Dobra. Czekamy. Czas zależy od tego, jaki chcecie osiągnąć czas. Powiedziałem do 2 minut maksymalnie, więcej raczej nie ma potrzeby. Ten dym ma tylko zahipnotyzować trochę samo mięso i z pewnością wystarczy ten czas na to, żeby to mięso złapało smaczek. Nie ma być zdominowane, więc ten sos, który jest tu, czyli teriyaki, czyli soja, ostrygowy, rybny sos, plus karmel, który zamarynował mięso, zbudował tą głębię smaku, sałatka, która naprawdę jest intensywna, do tego grzybki i nawet wasabi, spowodują, że danie będzie naprawdę bogatym doznaniem smakowym, choć treściwie niekoniecznie wielkim. Z czym to jeść? Czy powiem z pieczywem? No karpacie jemy z pieczywem, a to polecam jeść z czymś zupełnie innym, czyli ktoś powie znowu, tak, ryżowe, są takie ryżowe, krewetkowe albo krabowe, rzucamy malutkie na fryt, a wyciągamy wielkie, więc te płatki ryżowe są przekozackie i naprawdę nadają się do jedzenia z czymś takim. Ciach, 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 ciach. No i to jest to. Ten moment, który goście lubią najbardziej w restauracji.